Osiedle Zacisze w Zalasewie koło Swarzędza w przeważającej części zamieszkują młode rodziny z dziećmi. Do ich dyspozycji są tu m.in. nowoczesne szkoły i liczne place zabaw. Dzisiaj zobaczymy, jak na tym osiedlu wygląda rodzinne, trzypokojowe mieszkanie. Założeniem tego niemal 70-metrowego mieszkania było zapewnienie dużej przestrzeni, a z drugiej strony prywatności wszystkim mieszkańcom. Zobaczmy, jak w praktyce udało się je zrealizować. Mieszkanie składa się z dwóch sypialni o powierzchni ponad 12,10 m kwadratowych, korytarza, łazienki z miejscem na wannę i pralkę oraz salonu z aneksem kuchennym. Po wejściu do mieszkania widzimy korytarz z wydzieloną strefą na pakowną szafę, mogącą pomieścić znaczną część rodzinnej garderoby. To przemyślane rozwiązanie pozwalające zachować więcej przestrzeni w innych pomieszczeniach. Jasna, doświetlona trzema oknami część dzienna zajmuje aż 30 m kwadratowych. Na takiej powierzchni można ciekawie zaaranżować strefę kuchenną, wypoczynkową oraz jadalnią z dużym stołem, niezbędnym podczas rodzinnych posiłków. Wrażenie przestronności pogłębia fakt, że wprost z salonu prowadzi wyjście na oryginalny, narożnikowy balkon. Narożnikowy balkon to komfortowa przestrzeń do wypoczynku, ponieważ ani z prawej, ani z lewej strony nie ma tu sąsiadów, a kolejny budynek znajduje się w dość znacznym oddaleniu. Powierzchnia balkonu wynosząca 13 m kwadratowych pozwala na urządzenie letniej strefy relaksu. Poczucie prywatności jest dostępne także dla mieszkańców przebywających w sypialniach, które oddzielono od siebie poprzez usytuowanie pomiędzy nimi pokoju dziennego, głównego miejsca spotkań wszystkich członków rodziny. Dla wygody mieszkańców na osiedlu Zacisze istnieje możliwość zakupu garażu oraz komórki lokatorskiej, przy czym nie jest to wymagane. Każdy sam decyduje o tym, czy dodatkowej przestrzeni faktycznie potrzebuje. Kolejnym atutem jest możliwość zapłaty za mieszkanie w ratach w systemie 10 na 90%.